świadczyć, pojawili się następni goście. Dzień dobry, tu prawa wróżka, dzień dobry. Dzień dobry. Przybywamy z Chin, przysyła nas prawa chińskie, dzień dobry, dzień dobry. Mamy naszą chińską herbatkę. Dzień dobry. Ale oprócz herbatki mamy też co my mamy, co my mamy. Dzień dobry. My mamy chińskie taniec. Bardzo śmieszny. Zobaczcie, jak on wygląda. I zaczęli dreptać. Byli następni posłańcy. Witaj tu, krowowróżko. My, ludki, przywozimy ci sękacza. Sękacz? A co to ten sękacz? Słyszałeś, Stasia? Ona nie wie, co to sękacz, chyba pękna ze śmiechu. Przecież sękacz to nasze rosyjskie ciasto pysznościowe. Robimy je prawie wyłącznie z jajec. Rozpływa się w ustach. Ale co tam sękacz? Sękacza sobie zjesz później. Teraz mamy też nasz. Rosyjski taniec. Nazywa się trepak. Trudno się go tańczyć, bo trzeba mieć duże siły. Oj, oj, oj. Ale my, Ruski, to mamy duże siły, co? No właśnie. Zaraz wam pokażemy, jak wygląda trepak. Zakładamy ręce tak. Łokcie wysoko. Miny groźne. Jak nie wiem. No właśnie. I jeszcze trzeba robić głębokie przysiady i podskoki i wyrzucanie nóg do przodu i ręce. Zobaczycie sami. Trepak! Widzę, że troszkę zmęczeni, zatem dołączcie do kolegów. Dziękuję wam. Ja dla was też coś mam. I w tym momencie przemieniła tę okolicę w piękną, pachnącą kwiatami łąkę. A te kwiaty tańczyły w rytm muzyki. Posłuchajcie tego utworu uważnie, bo to jeden z najważniejszych utworów w całej historii muzyki. Utwór ten skomponował oczywiście Piotr Czajkowski. Utwór pochodzi oczywiście z baletu Dziadek do orzechów. Oto walc kwiatów. Thank you.
muzyka się urywa. W tym momencie znikają wszystkie postaci i znikają. Nasza Klara otwiera.